Dzień dobry, witam Państwa na wieczorze promocyjnym książki Saga Rodu Czartoryskich Zofii Wojtkowskiej. W oczekiwaniu na wszystkich tych, którzy będą dołączali do naszego wieczoru, krótkie fragmenty książki, tak na dobry początek, żeby wprowadzić Państwa w atmosferę. Naprawdę krótkie, za chwilę zaczniemy rozmowę poświęconą tej książce. Książka, którą Państwo zaczynacie czytać, nie jest monografią. Ta ciągle czeka na odważnego i wystarczająco światłego historyka. Nie ma ambicji przedstawienia mechanizmów politycznych, które wyniosły Czartoryskich na szczyt, a potem ich z tego szczytu zrzuciły. Jest tylko historyczno-literackim spacerem przez 500 lat historii Polski, w który wybieramy się pod rękę z ludźmi złączonymi więzami błękitnej krwi. Procesy społeczne i gospodarcze, majątki, folwarki, wojny, bitwy, schizmy, sojusze i polityczne zdrady są jedynie tłem opowieści. Saga Rodu Czartoryskich, jak sam tytuł wskazuje, jest bowiem opowieścią o konkretnych ludziach. Ludziach, którzy choć urodzili się w specjalnej rodzinie i w specjalnych czasach, kochali i nienawidzili tak samo jak inni. Rodzili się, chorowali, umierali, bywali wielcy i podli, wierni i zdradliwi, dobroczynni i mali, mądrzy i głupi. Współcześni chcieli często w nich widzieć tytanów, lecz oni byli po prostu ludźmi. Ramy czasowe opowiadania wyznaczają z jednej strony pierwsze historyczne wzmianki dotyczące panów na Czartorysku z połowy XV wieku, z drugiej, choć Czartoryscy pozostają do dziś dosyć liczną rodziną, II wojna światowa. Jednak czas wojennej zagłady i lata komunizmu, które odebrały polskiej arystokracji wszystko, podarowały jej przedstawicielom jedną bezcenną rzecz – prywatność. Jeśli dziś słyszymy o kimś o nazwisku Czartoryski, to z powodu jego osobistych czynów, nie zaś dlatego, że jako przedstawiciel rodziny z urodzenia jest osobą publiczną. Dlatego pozostawiamy żyjących obecnie przedstawicieli rodu w spokoju, a spragnieni plotek i doniesień o współczesnych losach Czartoryskich nie znajdą w sadze pożywki dla swoich wyobrażeń o dzisiejszej arystokracji. To jest fragment wstępu do tej książki, do książki Zofii Wojtkowskiej. A teraz Zosia przeczyta swój ulubiony fragment. No, jeden z tych, które zrobiły na mnie w tej historii największe wrażenie. To kolejna historia, którą trzeba składać z zdawkowych wzmianek w pamiętnikach płaskich domowników i gości. Układać z niedomówień i bardziej luk niż zapisów w korespondencji. Wiemy, że Konstanty, czyli syn Izabeli z Flemingów Czartoryskich, jeździ do Puław, by widywać się z matką, a przede wszystkim z synkiem, którego wychowuje Maria Winterberska, jego siostra, otaczająca chłopca prawdziwie macierzyńską opieką i miłością. Razem z nią, Adasiem, zajmują się dwie rezydentki płaskie, zwane przez Marię córeczkami. Pierwsza z nich to Cecylia, panienka, która nie wiedzieć czemu ściągnięto do Puław, z paryskiego sierocińca. Druga to Maria Dzierżanowska, córka zmarłego kadeta i weterana powstania kościuszkowskiego. Obie panienki są śliczne i wychowane w uwielbieniu dla młodych panów Czartoryskich, o których stara księżna Izabela i Maria wciąż opowiadają i za nimi tęsknią. Gdy więc pojawia się pogrążony w żałobie po śmierci żony Konstanty, obie okazują mu wiele ciepłych uczuć. W końcu Konstanty oznajmia matce, że chce poślubić Cesię, która nie dość, że jest miła, ładna, to pięknie gra na fortepianie i uwielbia jeździć konno. Do ślubu jednak nie dochodzi. Dochodzi natomiast do rozmowy, której nie wymyśliłby autor najgłupszych harlekinów. Podczas niej Izabela z Flemingów Czartoryska informuje Konstantego i Cecylię, że są przyrodnim rodzeństwem. Cesia to nieuznana przez Czartoryskiego córka Izabeli i Kazimierza Żywuskiego. Urodziła się i wychowała w Paryżu, skąd matka postanowiła ją jednak przywieźć do Puław. Nie powiedziała jej o łączących więzach krwi. Czy Maria zna pochodzenie dziewczyny? Nie wiadomo. Nie wiadomo również, czy zna je Adam Kazimierz Czartoryski, czyli ojciec, który lata wcześniej odmówił Cecylii swojego nazwiska. Cecylia Bejdy przeprowadza te rewelacje i miłosny zawód pierwszym atakiem choroby dwubiegunowej, która będzie jej już towarzyszyć do śmierci. No, takie historie zdarzają się rzeczywiście w życiu też, nie do uwierzenia. Powiem tylko, że Konstanty nie przypłacił niczym tego zawodu, wręcz przeciwnie, ożenił się z tą drugą dziewczyną płaską, czyli z Marią Dzierżanowską. I stanowili zgodne stadło przez wiele lat. Syna nigdy do siebie nie przyjął, ten już został w Puławach. I z takich historii, choć może nie aż tak bardzo romantycznych i harlekinowskich, utkana jest ta książka, ale to jest książka utkana i usypana z mnóstwa naprawdę frapujących, niezwykłych historii. Drodzy Państwo, czas na oficjalne rozpoczęcie tego wieczoru. Zapraszam szefa wydawnictwa Iskry. Dobry wieczór Państwu. Witam w siedzibie Iskier.
Ja się nazywam Wiesław Uchański, od 33 lat kieruję tym wydawnictwem. A gości moich i najważniejsze osoby tego wieczoru Państwo już widzieli. Zofia Wojtkowska, autorka książki Saga rodu Czartoryskich i pan Konrad Piasecki, który prowadził będzie to spotkanie. Dodam tylko, że jest to jedna z wielu, ale bardzo ważna w dorobku Iskier książka i książka, która także i mnie osobiście zachwyca. Dziękuję. Drodzy Państwo, to czas na rozmowę o tej książce. Saga rodu Czartoryskich, tytuł tej książki mógłby właściwie wskazywać na to, że to jest dzieło monumentalne, że to jest dzieło koturnowe, że to jest saga, samo słowo saga właściwie mnie kojarzy się i natychmiast przychodzi mi do głowy takie wielotomowe dzieło, które właściwie jak człowiek raz zacznie pisać, to może pisać do końca życia, a jak zacznie czytać, to też właściwie dobry kawałek życia, zwłaszcza w przypadku takiego rodu jak ród Czartoryskich, dobry kawałek życia może mu pochłonąć, ale to jest saga bardzo szczególna, bo to jest saga zbudowana z historii ludzkich. Zofia, pisząc tę książkę, za chwilę zapytam, dlaczego tych, a nie innych i jakie były kryteria doboru tych postaci, ale Zofia skupiła się na kilkudziesięciu postaciach z tej wielowiekowej historii rodu Czartoryskich i te postacie opisała z niezwykłą żywością, z niezwykłą barwnością, z taką lekkością stylu, ale również z tym, co odnosi się do takiego poprzedniego życia Zofii, czyli do czasów dziennikarskich, bo to jest często, to ma wymiar takiego historycznego reportażu, niemalże w czasie teraźniejszym i w czasie teraźniejszym pisanego, ale też czujemy teraźniejszość tego czasu. Także to jest, jeśli na pierwszy rzut oka i ucha pomyślicie Państwo, saga, poważne dzieło, które spocznie na półce i będzie na nie świetnie wyglądać, ale nie ma go po co czytać, nic bardziej mylnego. To naprawdę się czyta z ogromnym zainteresowaniem i naprawdę to jest rzecz, którą nie tylko do poduszki, ale właściwie non-stop można czytać i się do tego od niej nie odrywać. To, co mnie ujęło też w tej książce, to to, że Zofia nie chroni się, nie unika pewnego subiektywizmu w opisie tych postaci. To nie jest tak, że tak jak nas uczono przez lata na historii, historię należy opisywać w takim niemiecko-polskim stylu, wyłącznie przez pryzmat dat, wydarzeń, bitew, porozumień, ale to jest historia ludzka, a zatem historia, na którą po ludzku Zofia też patrzy. I te postaci rzeczywiście, które są dobrane w tej książce, to są postaci pełnokrwiste. One łączą w sobie czasami cechy bardzo sprzeczne ze sobą, bo to są opisy ludzi, którzy rzeczywiście bardzo trudno sobie do niektórych z nich wyrobić taki jednoznaczny stosunek, ale Zosia też nie ubrązawia ich. Znaczy to są opisuje je ze wszystkimi ich cechami, tymi pięknymi, ale też tymi mniej pięknymi. Oddam głos Zosi. Zanim zacznę tę rozmowę, też przypomnę Państwu, czy uświadomię Państwu, ta transmisja facebookowa ma też wymiar pytań, czy możliwości zadawania pytań autorce, więc jeśli Państwo macie pytania, jeśli macie ochotę je zadać, zadawajcie. Droga Zofio, moje pierwsze pytanie to jest pytanie o przerażenie. Czy kiedy zdecydowałaś się, czy kiedy decydowałaś się na pisanie tej sagi, nie miałaś w sobie poczucia przerażenia, porażenia i przywalenia, no jednak gigantycznym dziełem, które i gigantyczną historią, historią gigantów, ale też gigantyczną historią rodu, który składa się z wielu postaci, których życie było często niezwykle barwne. Krótko mówiąc, czy nie miałaś poczucia, że to jest nawet więcej niż dzieło życia. To jest dzieło kilku żyć i będziesz musiała sobie z nim teraz poradzić. No w ogóle nie. I tylko dlatego to napisałam, bo jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, nie miałam zielonego pojęcia, jaki właściwie to jest ogrom. Tak? Zobaczyłam taką broszurkę generała Kukiela, który zrobił ją wiele lat temu. Po prostu zebrał z polskiego słownika biograficznego życiorysy 36 Czartoryskich, złożył je do kupy
Ja to przeczytałam, uznałam, że to jest fascynujące i byłoby ciekawie napisać może o niektórych z nich, może o wszystkich, a może nie. I tak to właśnie Wiesław Uchański powiedział już, jak ta książka była i przyszłam tutaj zobaczyć ją po raz pierwszy, to powiedział, to jest raz w życiu można zrobić taką rzecz. Wtedy, jak człowiek nie zdaje sobie sprawy, na co się porywa. No i to właśnie była taka historia. Nie miałam zielonego pojęcia, na co się porywam. Nie miałam zielonego pojęcia, jakie to będzie trudne. Oczywiście było o tyle łatwiejsze, że jak napisane jest w tej książce, miałam doskonałego researchera, a właściwie researcherkę, która mi pomagała szalenie, czyli Justyna Piasecka, czyli powiem od razu, że to właśnie żona Konrada. I Justyna oczywiście zdjęła ze mnie masę pracy takiej ściśle historycznej, researcherskiej, pracowała nad tym bardzo mocno. Natomiast... Ale miałaś chwilę zwątpienia? Wiesz, miałam. Miałam chwilę zwątpienia gdzieś tak, jak zwykle bywa koło połowy, tak? Bo najpierw te pierwsze rozdziały, powiem Państwu, to się zaczyna w XV wieku, one są trudne do napisania, no bo jest ogromnie mało źródeł, to trzeba szukać rzeczywiście, przecedzać historia, legenda i tak dalej. Ale potem, no, jak doszłam gdzieś do familii, no, do familii, o której napisano po prostu tysiące stron, setki dzieł i ja właściwie nie bardzo nawet wiedziałam, co mam czytać. Tak? Więc najpierw wiedziałam, że będę czytać wszystko. No i czytałam, jak wściekła czytałam. Potem gdzieś zaczęłam się znacznie bardziej nad tym zastanawiać. No, na pewno jest tak, że jednak jak człowiek jest historykiem, to też potrafi gdzieś to odsiewać. I pod sam koniec odzyskałam taką radość pisania tego, bo to już były z kolei postaci współczesne, postaci takie, o których mało wiadomo, a były szalenie ciekawe, a dużo można się dowiedzieć, dużo przeczytać, więc, ale były strasznie ciężkie momenty oczywiście. Ja sobie założyłam, że będę to pisała 18 miesięcy, pisałam 18 miesięcy i ani godziny dłużej i to rzeczywiście taka... No, chyba najcięższa praca, jaką wykonałam w moim życiu dotychczas. Bardzo zdyscyplinowane, bo założyć tak, sobie, że 18 tak, miesięcy tak, i za 20 północ tego. Skończyłam, tak, za 20 północ. Wszyscy ci, którzy mają do czynienia z autorami, mówią, że nie ma nic gorszego niż autorzy książek, bo oni zawsze przedłużają, mówią jeszcze miesiąc, jeszcze ale tydzień. Ale wiesz co, gdybym ja przedłużyła to o tydzień, to ja bym tego nigdy nie skończyła. A powiedz, na ile poszłaś tym tropem Kukiela, na ile poszłaś tropem tego, tym pierwszym tropem wyboru postaci, bo dobór tych postaci rzeczywiście mam wrażenie, że też był potwornie trudny, bo to bardzo trudno, że nie dlatego, żeby to były postaci nieciekawe, tylko bardzo wiele postaci w Rodzie Czartoryskich było postaciami szalenie ciekawymi i właściwie można byłoby ronić łzę nad kolejnymi postaciami, które się odrzuca, bo trzeba zdecydować, które się w takiej książce umieści, więc czy stosowałaś jakiś klucz, miałaś na to jakiś taki generalny pomysł, czy to było trochę tak, że czytałaś, ktoś cię szczególnie zafascynował, wobec czego, nie bacząc na to, czy to była postać mniej, lepiej, gorzej zapisana w historii, to po prostu się nią zajmowałaś. Na pewno Kukiel pomógł bardzo, tak? Znaczy, to był ten pierwszy wybór. Ja z niego zostawiłam pewnie połowę tych postaci. Natomiast potem czytałam, tak, i to były porywy serca, ale nie tylko porywy serca, dlatego że ja przyjęłam dwa założenia. Jedno to takie, że ta osoba musi w życiu zrobić coś takiego, że warto o niej pisać. Nie wystarczy, że jest Czartoryska, albo że wyszła za Czartoryskiego, albo że jest Czartoryski, albo się ożenił z Czartoryską, tylko to musi być osoba, która w swoim życiu zrobiła coś takiego, że należy się jej opisanie i dlatego też do tej książki włączyłam kobiety, które wyszły za Czartoryskich, tak? Czyli nie były z domu Czartoryskie. To teoretycznie warsztatowo można by uznać za błąd, tak? Bo jak piszesz sagę rodu Czartoryskich, no to Czartoryski jest urodzony Czartoryski. Tak? No ja tutaj zrobiłam dla tych kobiet wyjątek, bo uważam, że były tak ciekawe, że i też ich znaczenie dla tej rodziny i dla tego, co się działo w tej rodzinie, było tak wielkie, że nie należy ich pomijać, a w większości historia polska zapomniała je kompletnie. Nie wiem, czy dlatego, że były kobietami, znaczy
Ja uważam, że dlatego, że były kobietami. No właśnie, bo o to cię też chciałem zapytać, bo to się absolutnie rzuca w oczy. I to w tej książce widać, że zwracasz uwagę na kobiety, przywiązujesz wagę do kobiet, opisujesz te kobiety, a jak wiadomo, historia świata to bardzo często jest historia mężczyzn, pisana przez mężczyzn, dla mężczyzn, o mężczyznach. A to jest książka, która idzie zupełnie innym tropem. Zastanawiałem się, czytając ją, chociaż te kobiety są rzeczywiście szalenie ciekawe i one absolutnie zasługują na upamiętnienie, na opisanie i ona rozwiewała te wątpliwości, bo najpierw się zastanowiłem, czy nie miałaś takiego pomysłu, to znaczy takiego pomysłu trochę zaczerpniętego oczywiście z jakichś takich genderowskich studies, z gender studies, tak? Co ty mówisz? Słucham? Co ty mówisz? No właśnie, ale mówię to z sympatią, że właśnie pokażemy kobiety, pokażemy jak istotne one były dla tego rodu, jak istotne były dla jego życia. Parę kobiet Czartoryskich to są postaci znane. To nie jest tak, że to są rzeczywiście postaci, które musiałaś bardzo wszystkie odkurzać, bo kilka z nich, tak jak choćby ta przywołana przed chwilą Izabela z Flamingów Czartoryska, to jest postać bardzo znana. Ale czy miałaś to założenie dotyczące kobiet? Czy to raczej też było tak, że czytając te losy Czartoryskich, pomyślałaś sobie w którymś momencie, te kobiety odegrały tak kluczową rolę w losach tego rodu, że trzeba je potraktować szczególnie, chociaż nie wiem, gdyby rozłożyć, liczyłem, nie jest chyba nawet pół na pół, chyba nie, troszeczkę więcej jest mężczyzn. Więcej jest mężczyzn, tak, ale pozycja, rola, miejsce kobiet w tym rodzie odnotowałaś bardzo intensywnie. Czy takie miałaś założenie? W ogóle nie miałam takiego założenia. Co więcej, ja nie miałam pojęcia, że te kobiety istniały, jak siadałam do pisania tej książki. Naprawdę o Izabeli z Morsztynów Czartoryskiej naprawdę w ogóle nie wiedziałam, że taki człowiek istniał. Mimo że skończyłam historię i mimo że jakby pisałam pracę magisterską i zdawałam egzamin magisterski z historii nowożytnej, więc jakby co prawda nie polskiej, tylko hiszpańskiej, no ale tak czy inaczej ta epoka. Więc nie, w ogóle nie miałam takiego założenia i te kilka postaci kobiecych, to znaczy Izabela z Morsztynów, Izabela z Czartoryskich, Iza z Czartoryskich Działyńska, choćby, to były postaci, które są dla mnie odkryciem, naprawdę jednym z większych takich intelektualnych odkryć mojego życia. To znaczy, to były kobiety tak nieprzeciętne, tak absolutnie nieprzeciętne i tak absolutnie wyprzedzające swoją epokę, tak niesamowicie, z mojego punktu widzenia, współczesne, w związku z czym kompletnie wyprzedzające, to znaczy również nierozumiane przez epokę, w której przyszło im żyć. Ale też, no, ja zresztą stawiam taką tezę w tej książce i będę jej bronić naprawdę do upadłego, że Izabela z Morsztynów Czartoryska to jest kobieta, dzięki której powstała familia i to jest rzeczywisty budowniczy familii, bo to ona poprzez promocję swoich dzieci, poprzez mariaże swoich dzieci, poprzez myślenie takie bardzo francuskie w kategoriach bardzo takich francuskich, dynastycznych o rodzinie, wprowadza tę rodzinę na szczyt. I naprawdę nikt o niej nie pamięta. Naprawdę, znaczy ona nawet, to jest niesamowite, bo jej nagrobek w podziemiach w kościele Świętego Krzyża, no oczywiście mówi o tym, że była matką, żoną, nic nie ma. Czyli tak jak często są kobiety umieszczane w historii. Tak, jedyne osoby naprawdę, które o niej piszą ze zrozumieniem jej pozycji, to są jej współcześni dyplomaci zagraniczni, którzy byli w Polsce. I oni rozumieli jej znaczenie, ponieważ oni pochodzili z kraju, znaczy oczywiście nie wszyscy, ale na przykład Francuzi, Rosjanie, pochodzili z kraju, gdzie przyzwyczajono się już do tego, że kobiety w polityce odgrywają zasadniczą rolę. W Polsce naprawdę w tamtym czasie ludzie nie byli do tego przyzwyczajeni. Tak, ale opisujesz też te kobiety bardzo różne, bo to są i kobiety polityczki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, chociaż nie wedle, w niesformalizowany sposób, ale kobiety też takie no, intrygujące, też działające w tym świecie polityki, ale też kobiety romansujące i też tymi romansami coś tam politycznie załatwiające, ale też kobiety, często to się wszystko łączyło w jednych kobietach, czy w jednej kobiecie. Kobiety, które były wielkimi kolekcjonerkami sztuki i właściwie odkrywały sztukę i kolekcjonerstwo sztuki
w Polsce, ale też kobiety, które dbały bardzo na przykład o rozwój, rozwój takiego szkolnictwa dla kobiet na wsi. Tak? Też jak, zupełnie nieznana tak, postać, edukowały, tak? Wanda Czartoryska. Tak. Międzywojnie, tak? Wydawałoby się, że powinniśmy w ogóle masę o niej wiedzieć. No naprawdę w ogóle nikt nie wie, nigdy się o niej nie uczyliśmy zupełnie. Nie wahasz się, nie bronisz się i nie boisz się subiektywnie patrzeć na swoje postaci. Nie bałaś się oskarżeń o to, że subiektywizm zakłóca obiektywizm i sprawia, że odbiór postaci jest przez oko, ucho, rozum autora, a nie taką, jaką ona była naprawdę, bo ten rozum autora może ją trochę skrzywić, czy trochę przedstawić jej obraz w innym świetle niż niektórzy by chcieli. Nie bałam się i będę tego bronić zawsze. Ta książka nie ma ambicji bycia monumentalnym dziełem biograficznym, którego nikt nigdy by zapewne nie przeczytał. To jest klasyczna książka popularyzatorska. I nie boisz się tych słów? Nie, w ogóle się nie boję. Nie boję się. Ja wiem, że oczywiście dla historyka to jest największa obelga, jaką można... No więc nie, ja nie odbieram tego jako obelgę. U nas na studiach historycznych, jak był historyk, popularyzator, to on właśnie natychmiast był spychany do jakiegoś piekła historycznego. Tak, dlatego jedynym historykiem, którego historię Polski się czyta, jest Norman Davies. Więc... jeszcze był Jasienica, ale Jasienica był mocno potępiany na wydziale historycznym. Również potępiany, bardzo tak. No jeszcze pewnie kilku by policzyć, ale nie boję się w ogóle. Uważam, że historia jest piękna, historia jest ciekawa, historia jest fantastyczna i polska historia jest fantastyczna. A jak jestem w Wielkiej Brytanii albo we Francji i idę przez półki księgarni, gdzie widzę po prostu tomy fantastycznych, popularyzatorskich książek, które ludzie kupują, bo lubią je czytać. Tak? I jestem w Polsce i po prostu nie widzę takiej literatury. Wciąż, chociaż jest lepiej niż oczywiście wtedy, kiedy my byliśmy 30 lat temu na studiach, ale wciąż takich rzeczy jest strasznie mało. Nie znają ludzie historii, nie znamy historii, ponieważ nikt nam jej nie chce opowiadać w sposób taki, żebyśmy się chcieli tym pobawić, tak? I żeby spędzić z tym jakoś czas, więc nie boję się. A poza tym uważam, że również te dzieła monumentalne i te dzieła wielkie i te dzieła wspaniałe, do których bardzo zachęcam wszystkich, żeby je czytać, one również postaci, które opisują, pokazują z punktu widzenia autora. Znaczy, to oczywiście możemy prowadzić te dyskusje o obiektywizmie dziennikarskim, historycznym i każdym innym. No jeżeli sobie przeczytamy chociażby rzeczonego tutaj Kukiela, tak, albo każdego innego historyka, który pisał o konkretnych ludziach, nie uciekniemy. Nie uciekniemy od tego, czy go lubimy, czy go podziwiamy, czy go nie podziwiamy. Chodzi o to, żebyśmy nie kłamali w tych opisach, tak? Żebyśmy nie naciągali tej historii po to, żeby udowodnić naszą tezę, że Izabela Lubomirska była zła albo dobra. Nie wiem, czy ona była zła, czy dobra. Wiem, że była bardzo nieszczęśliwa. Wiem, że była fenomenalnym kolekcjonerem. Wiem, że była nieprawdopodobnie mądrą osobą i wiem, że była strasznie złą matką. I to wszystko idzie w parze. I to wszystko opisujesz, i o tym wszystkim piszesz, i nie boisz się tego. Ale ja miałem poczucie, czytając, może nie trafiłem na postać, albo unikałaś napisania, że kogoś nie polubiłaś. Znaczy, miałem wrażenie, że ty właściwie te postaci, które opisujesz, jakoś tam mniej czy bardziej rozumiesz, mniej czy bardziej lubisz, mniej czy bardziej, no nie powiem, że się z nimi utożsamiasz, bo z niektórymi trudno, ale jakoś przynajmniej opisujesz się przy pomocy światłocieni, tak? Różnych barw. Żebym tak kogoś naprawdę dogłębnie nie lubiła? Nie. Albo że było tak, że odrzuciłaś takie postaci, i absolutnie świadomie nie chciałaś o nich pisać. Nie. Wiesz, tam rzeczywiście w tej rodzinie to jest dosyć zastanawiające, ale rzeczywiście mało było takich postaci strasznie antypatycznych, wiesz, w historii. Ja nie chcę tutaj rzucać teraz nazwiskami, no ale oczywiście zdarzają się w historii takie postaci, które wiemy, że były antypatyczne, no przy okazji... No, tak, źle się zapisały w historii, źle się zapisały w świadomości ludzi, którzy współczesni. Tak. Natomiast w tej rodzinie takich postaci chyba było dosyć mało, a zwłaszcza wśród tych największych. No na pewno
tych, których opisuję, jest kilka takich, których mniej bym pewnie polubiła, tak, typu, mogę powiedzieć, Olgierd Czartoryski, mąż Habsburżanki. Nie do końca rozumiem też jego wybory, nie do końca rozumiem jego drogę polityczną. Czasem mnie śmieszą te postaci niektóre, czasem mam takie wrażenie, że bywały takie do bólu małostkowe, ale to normalne, znaczy to byli ludzie, tak? Ludzie, którzy zwyczajnie żyli, a jednocześnie robili niesamowite rzeczy. A powiedz, miałaś takie postaci, o których pomyślałaś sobie, że o kobietach, z nimi bym się zaprzyjaźniła, o mężczyznach, że miejmy nadzieję, że mąż nie słyszy, że gdyby był i był mi współczesny, to rzuciłabym na niego dosyć sympatycznym, czy oglądałabym go dosyć sympatycznym wzrokiem i mogłabym myśleć o nim jako partnerze życiowym. No pewnie, no słuchaj, no, jakkolwiek nie zabrzmi to okrutnie, ale ja zawsze miałam, jakoś tak podobali mi się łajdacy, no więc to tym bardziej, miejmy nadzieję, że mąż nie słyszy. Ale oczywiście, no właśnie ten Konstanty Czartoryski, czyli syn Adama Kazimierza i Izabeli. Ten, który się nie przejął tym, ten, który się nie przejął, no ja wiem, że to okropne, że on się nie przejął, tak. I że ożenił się, ale bo jego obumarła pierwsza żona, którą on strasznie jadziwił, na którą strasznie kochał. I potem to już tak bardziej układał sobie życie, niż strasznie się zakochiwał. On rzeczywiście ją ogromnie kochał. To niesamowicie ciekawa postać. Jak słusznie zauważył mój mąż, jedyny mądry, który zdążył wszystko sprzedać, zanim Rosjanie wszystko zabrali. Więc rzeczywiście wielki miłośnik sztuki, ale też niebywale odważny człowiek, znaczy wielki bohater wojen napoleońskich. Co ciekawa historia, tam było dwóch braci, którzy stawali, czyli ten słynny, wielki Adam Jerzy, największy Czartoryski, o którym nie piszę, ponieważ napisano o nim już tyle, że już i tam tak, wielcy historycy, to też się za chwilę zapytam. Że nie, no po prostu nie mam odwagi się porywać w pisaniu na 30 stron o takiej postaci. No ale w każdym razie tak, Konstanty jako mężczyzna na pewno, natomiast jeśli chodzi o kobiety, no tak, no Iza z Czartoryskich Działyńska. Postać kompletnie znowu zapomniana. Moim zdaniem przerastająca swojego brata Władysława, twórcę Muzeum Czartoryskich w Krakowie, o trzy długości. Kobieta, która powinna być spadkobierczynią myśli politycznej i obozu Lombard stworzonego przez jej ojca, no, ale nie mogła być, bo była kobietą. Postać nieprawdopodobna zupełnie intelektualnie, w sensie gustu estetycznego, w sensie życia. No ale kobieta, która potwornie nie chciała wychodzić za mąż i potwornie nie chciała mieć dzieci. Do małżeństwa ją zmuszono ostatecznie, potwornie nieszczęśliwe małżeństwo. Na dzieci się nigdy nie zdecydowała. Poza tym była jakby takiej, żyła w pełni świadomości swojej wartości, co powodowało, że ludzie traktowali ją jako potworną arogantkę i snopkę, więc jej nie znosili, generalnie rzecz ujmując. A ona była, no była, ja uważam, jednym z większych takich arbitrów sztuki, nie uważam, wiem, europejskiej swojego czasu. Niesamowita postać. Tak, bardzo chciałabym ją poznać. To dwa zdania o Adamie Jerzym. Przypomnijmy, to postać absolutnie, no taka chyba najsilniej, no tak, to nawet bez wątpliwości, z rodu Czartoryskich najsilniej oddziałująca na historię Polski, a nawet na historię Europy, szef dyplomacji rosyjskiej, a potem twórca, szef rządu narodowego, twórca hotelu Lambert, przywódca duchowy wielkiej emigracji, taki niekoronowany król Polski czy polskiej emigracji. Nie zdecydowałaś się, bo uważałaś, że nic nowego o nim nie napiszesz, czy to jest postać, której wymiar, wielkość, losy, no nie da się ich umieścić w takiej, no z natury rzeczy krótkie, chociaż to nie są bardzo krótkie notki biograficzne, no to zdecydowanie wykracza poza coś, co można powiedzieć, to co opisujesz, czy postaci, które opisujesz, że opisujesz je w notkach biograficznych, no ale jednak to ma ograniczoną wielkość, czy ograniczoną długość, wobec czego co przesądziło o tym, że on jednak nie pojawia się na kartach tej książki, ale nie pojawia się w takim subiektywnym twoim spojrzeniu? Trochę wszystko. To znaczy, to jest człowiek, o którym napisano
wiele tomów i jego biografii i właściwie każdy dokument, który on stworzył, każda odezwa, każdy list jest opracowany przez historyków. I myślę sobie, że pisanie o takich ludziach wewnątrz takiej książki, oczywiście on się tu pojawia, tak? Ja piszę o nim, kiedy piszę o jego rodzicach, osobno o jego ojcu, o jego matce, piszę o jego żonie, piszę o jego dzieciach. On tam ciągle jest, bo od kiedy on był, to myślę, że stał się taką też postacią, symbolem dla całej tej rodziny, więc dalej on jest przez wszystkie te rozdziały obecny jakoś. Ale nie, byłoby to płytkie, byłoby to płaskie i po prostu myślę, byłoby to bez sensu, tak? No, można co, no mam zrobić, nie wiem, resume z jego genialnej, nieskończonej biografii napisanej przez Handelsmana czy Somana, czy to po prostu, myślę, nie trzymałoby się kupy zupełnie. Tak, chociaż taki twój subiektywny rys tej postaci jakoś by mi się marzył, bo znamy go trochę jak postać pomnikową, a on był postacią wielowymiarową i naprawdę... Ale nie znajdujesz tego tam w środku, bo jednak on na przykład w rozdziale jego żonie, czy o jego matce, jego relacjach z matką, z dziećmi, z synem, to przewija się tam przewija, więc myślę, że gdzieś tam on się też pokazuje jako człowiek, a... Myślę, że jak ktoś będzie chciał więcej o nim, to znajdzie. Sugeruję, że świat będzie toczył się dalej, jeśli myślę, nie piszesz Adama Jerzego Czartoryskiego. Tak. Drodzy Państwo, przypominam o tych pytaniach. Jeśli Państwo macie pytania do autorki, to serdecznie zachęcam do ich wpisywania w komentarzach do naszego spotkania na Facebooku. To pytałem Cię o to, kogo umieściłaś, a czy były postaci, które z jakiegoś powodu... Znaczy, na pewno były takie postaci, tak, mnóstwo było tak. Takich, tak, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset, których nie umieściłaś, ale były takie, że myślałaś i strasznie się gryzłaś, żeby umieścić i tylko chęć napisania tego w 18 miesięcy oraz nie pisania w poszukiwaniu straconego czasu i wielotomowego sprawiła, że je odrzuciłaś, ale do dzisiaj myślisz sobie, ech cholera, jak będę pisała drugi, to go umieszczę. Nie będę. Nie będę pisała drugiego tomu. Nie, w ogóle nie. To znaczy wszyscy ci, których chciałam tam umieścić, to są. Oczywiście miałam wątpliwości, dylematy i biłam się z myślami. Jeśli chodzi o Adama Jerzego, nie, poza tym nie mam. I no nie, może też trochę kłamie. Potem jest kwestia tego, co po wojnie, tak? Bo naturalnie bardzo wiele osób postawi tej książce zarzut, że to się kończy teoretycznie na 39, no naprawdę jakby te postaci, które opisuję ostatnie, no to niektóre żyją trochę dłużej, tak? Do lat 50 chociażby. Ale nie zdecydowałam się wychodzić jakby po te... Później niż druga wojna i koniec polskiej arystokracji jakby w tym wymiarze takim znaczenia politycznego, ekonomicznego i tak dalej, bo to by było sztuczne, to już by była inna książka. Taka książka może kiedyś powstanie, może będzie rzecz o Czartoryskich współczesnych, ale też ja nie bardzo widzę właściwie sensu robienia takiej książki, bo niby, znaczy każdy może pisać takie książki, jak się podoba, tak? I jak to lubi, ale znaleźć uzasadnienie dzisiaj dla napisania takiej książki byłoby dość trudno. Można napisać o każdej rodzinie. I dlatego zrezygnowałam. I nie mam z tym problemu, że zrezygnowałam z tych współczesnych. Bez wątpienia 45 rok był końcem pewnej epoki w dziejach losów czartoryskich. I w ogóle polskiej arystokracji, w związku z czym... Wobec czego jeśli stawiać gdzieś cezurę, to jest cezura najbardziej oczywista PKWN ze wszystkich. I koniec, tak? I dalej już są różni wspaniali ludzie, świetni i nieświetni zapewne też, ale to nie ma znaczenia moim zdaniem dla tej książki. Kilka pytań facebookowych. Nie wiem, czy podawać autorów. Podawaj. Bo wszyscy są. Ale no, proszę. To z sympatii i szacunku zacznę od twojej mamy, która cię pyta,
A co czartoryscy żyjący myślą o tej książce? Krótko mówiąc, po dziennikarsku, czy masz jakiś feedback już? Słuchaj, tak, mam feedback. Ta książka powstawała w ogóle we współpracy z Fundacją Czartoryskich, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo to było ogromne zaufanie. Ja też nie będę kryć, że jakby z propozycją napisania tej książki przyszedł do mnie jeden z panów Czartoryskich, Stanisław. Były dyplomata zresztą, bardzo, bardzo wspaniały człowiek. I nie będę udawała, że jakby nie rozmawiałam z rodziną Czartoryskich, przynajmniej z kilkoma osobami z tej rodziny na temat tej książki. Powiem tak, to jest druga taka moja książka, gdzie rozmawiałam ze spadkobiercami nazwiska, no bo przy Raczyńskim, przy ambasadorze było podobnie, tam jeszcze trudniej, bo rozmawiałam z Turkami o ojcu, więc to jest bardzo trudne. Zarówno tam, jak tutaj poziom zaufania, takiej dyskrecji i ja wiem, że nie wszyscy we wszystkim się zgadzają i nie wszyscy Czartoryscy, a przynajmniej te kilka osób, z którymi ja kontaktowałam się na co dzień, na pewno mają na bardzo liczne postacie zupełnie inne spojrzenie i zupełnie inaczej to postrzegają. Nie było w ogóle ani słowa krytyki. Bywały takie momenty, że dyskutowaliśmy na przykład, czy dyskutowałyśmy, bo głównie z panią Barbarą Czartoryską, która jest szefową Związku Rodzinnego. Ona miała po prostu merytoryczne uwagi, ponieważ ona doskonale zna historię swojej rodziny i rzeczywiście jakieś tam merytoryczne uwagi, że może to nie było wtedy, a wtedy, a może to nie tak, to tak. Ale też jakby, gdy przechodziliśmy do końca tej dyskusji, to nigdy nie było żadnych uwag, jeśli ja zostawałam przy swoim zdaniu. Czyli dostałaś wolność twórczą. Kompletną, zupełną. I nie, tak, znaczy, oczywiście opisujesz te postaci w taki sposób, że nie ukrywasz ich też słabszych momentów, czy szczególnych nie. momentów, czy takiej intensywności ich życia we wszystkich wymiarach. Tak, ale też nie siadłam do tej książki po to, żeby ich wszystkich zrzucić z pomnika. Tak? Znaczy, to w ogóle nie było moim założeniem, ale też nie siadłam do tej książki po to, żeby ich na te pomniki stawiać. Tak? Ania Kostrzewska, pani Anna Kostrzewska pyta, która postać z rodziny Czartoryskich była najczarniejszą z owiec, a która najcudowniejszym aniołem? Ha, to zabawne, dlatego że myślę, że najczarniejszą z owiec i najcudowniejszym aniołem zarazem to była ta sama osoba. Tak. Łatwa święty August Czartoryski to był człowiek, który... Strasznie tragiczna postać. Człowiek, który miał zostać ordynatem, syn... wnuk Adama Jerzego, syn Władysława, i ten August po prostu postanowił zostać salezjaninem. To niesamowita w ogóle historia, ponieważ to jest taka historia, w której się krzyżuje liczba świętych, błogosławionych i w ogóle to jest nieprawdopodobne, bo tam jest Rafał Kalinowski, brat Rafał, tam jest Bosko, ksiądz Bosko, który przyjeżdża do hotelu Longbert, Władysław Czartoryski chce, żeby tam ksiądz Bosko w Adampolu pracował, ksiądz Bosko chce, żeby Władysław ułatwił mu wejście, salezjanom wejście do Europy Wschodniej. I ten August, zupełnie zgubiony w życiu, zupełnie nie wiedzący co chce robić, zresztą chory na gruźlicę, po prostu postanawia iść za tym księdzem Bosko, który broni się przed Augustem rękami i nogami, ponieważ wie, że ojciec zupełnie inaczej widzi jego przyszłość. No to jest nieprawdopodobna historia. Jest najgorszym synem i jest świętym. Więc najgorszym synem. Ojciec do śmierci mu nie wybaczył, że właśnie postawił, ojciec uważał, postawił własne powołanie i własny jakby interes ponad obowiązek rodzinny, powinność, niesienie tej spuścizny. No a Kościół ogłosił go w swoich szeregach świętych. Michał Czartoryski jest błogosławiony, prawda? Błogosławiony ojciec Michał, ale on powiedziałabym, nie zaliczyłabym go tak. Tak, ale to też taka postać i no,
bohater, tak? Znaczy człowiek, który się, tak. który ginie razem z powstańcami warszawskimi, właściwie będąc świadomym tego, że składa ofiarę z własnego życia, a jednocześnie w tych czasach przedwojennych też oskarżany to może za dużo powiedziane, ale też bardzo surowa postać, która tam nie odpuszcza swoim klerykom i nie odpuszcza braciom w różnych powinnościach i obowiązkach i tym, jak ma wyglądać życie zakonne. On ma to bardzo, bardzo precyzyjnie ustawione i to też trudny był człowiekiem w tym wszystkim. Tak, ale bo oni w ogóle mieli, przede wszystkim stawiali gigantyczne wymagania sobie, tak? I czasem stawiali je również innym, czego inni nie mogli unieść, bo jeżeli ktoś do tego nie był wychowany i ja nie boję się tego słowa, ja wiem, że ono jest okropne, ale w pewnym sensie wytresowany do tego typu rodzaju służby, do jakiego oni byli wychowywani, przyzwyczajani od urodzenia, znaczy, że właściwie interes osobisty nie ma żadnego znaczenia, że szczęście osobiste nie ma żadnego znaczenia, że znaczenie ma to, co zrobisz dla, nie wiem, kraju, kultury, innych i tak dalej. Czyli to poczucie takiego absolutnego obowiązku, z którym się w ogóle nie dyskutuje. To jest bardzo specyficzna cecha, częsta w polskiej arystokracji i pewnie nie tylko polskiej. I to jest bardzo wyjątkowa cecha, której nie sposób zrozumieć, dopóki się nie poczyta lub nie będzie przebywało z ludźmi, którzy to poczucie takiego absolutnego obowiązku w sobie niosą. Też tu ciekawa jest postać, nie mylę chyba imienia, Witolda Czartoryskiego, który też synów wychowuje. No to właśnie jego syn. Tak, jego Michał, syn, tak. Ale on synów wychowywał w bardzo taki... Może surowy to za dużo powiedziane, ale taki surowy, a na pewno pewien dyscypliny sposób i bardzo ich tam wychowywał ostro, mocno i zdecydowanie, a jednocześnie był ojcem bardzo współwychowującym właśnie, bardzo istniejącym w życiu tych synów i odrzucającym tę... W ogóle jednak, dzieci. Tak, wciąż obecną na początku jeszcze XX wieku, a i często później, a i czasami do dzisiaj takie to przekonanie, że ojciec jest właściwie tylko do tego, żeby utrzymać rodzinę, a to mama, matka ma się dziećmi zajmować, ma je wychowywać. On był w ogóle prekursorem. Witold Czartoryski był jednym z prekursorów właśnie takiego uczestnictwa ojca w życiu, w wychowaniu. Pisał zresztą nawet o tym. I rzeczywiście bardzo, bardzo był obecny w życiu swoich dzieci, tak. Alicja Rotfeld pyta, czy poza Izabelą z Morsztyną były jeszcze jakieś odkrycia, wielkie zaskoczenia? No ta Iza z Czartoryskich-Działeńska dla mnie takim wielkim odkryciem. I odkryciem kolejnym, to już nie jedna osoba, ale relacja dwóch osób, to znaczy relacja Izabeli z Flemingów Czartoryskiej i Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, czyli tej Izabeli, która stworzyła Puławy, krótko mówiąc, i tej Izabeli, która stworzyła Łańcut. Ta relacja, do której będę chciała wrócić jeszcze w jakiejś formie na pewno, bo to jest rzecz, która mnie zafascynowała. To były dwie kobiety, dwie chyba największe kobiety formatem swoich czasów, które były oczywiście kuzynkami i tak dalej, ale były szwagierkami ostatecznie. Jedna była żoną Adama Kazimierza, druga była siostrą Adama Kazimierza Czartoryskiego. I nienawidziły się od zawsze, rywalizowały ze sobą o wszystko, o mężczyzn, o rzeczy, o uznanie, o pozycję. Wspierały się, kiedy trzeba było. Kiedy było ciężko, potrafiły się wspierać, ale stworzyły jedne z najfantastyczniejszych zabytków polskiej kultury, napędzane wzajemną rywalizacją. No tak, rywalizacja czasami przynosi. Rywalizacja dwóch kobiet. Ta, rywalizacja w ogóle, dwóch tak. kobiet, tym świetniejsze efekty. Patrycja Satora pyta. Najpierw wstęp. Jestem na początku lektury sagi, super się czyta, po lekturze Faworyt Gretkowski. Właśnie ten temat kobiet w rodzinie i specyficznego, innego niż dzisiaj podejścia do roli kobiety i rodziny w społeczeństwie są niesamowite. Czy obraz Izabeli Czartoryskiej narysowany u Gretkowskiej rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w twoich badaniach? Nie. Uważam, nie. Dla tych, którzy nie znają Gretkowskiej, to jest obraz... takiej postaci, wiesz co, ona z postaci dziwnej, bardzo dziwnej. Ja uważam, że jak przeczytamy jej życiorys, to strasznie łatwo zrozumieć, dlaczego ona
była taka, jaka była. Bo czy mówimy o Izabeli z Flamingów Czartoryskich? Mówimy o Izabeli z Flamingów Czartoryskich, tak? No bo znaczy, oczywiście nie w tym życiorysie. Można powiedzieć oczywiście, że jak ktoś ma każde dziecko z innym mężczyzną w tamtych czasach, no więc właśnie w tamtych czasach to jest dużo łatwiej zrozumiałe niż w dzisiejszych. Oczywiście tak? To są czasy, szczególne czasy, kiedy zwłaszcza panujący mają dosyć swobodne obyczaje, ale rzeczywiście sytuacja, w której ma się dzieci z bardzo różnymi partnerami, przy okazji mając męża, i te dzieci są w dodatku, no, jedno z tych dzieci to jest z ambasadorem rosyjskim, Pepninem, tak. Tak, poczęte, no to ja nie znaczy oczywiście postać była mi znana, ale tak szczegółowo jej życiorysu nie znałem, to mówiąc szczerze, to mnie też jakoś zafrapowało, nie, zafascynowało i zdumiało. Nie, wtedy małżeństwo było, i to małżeństwo i nie tylko, tylko w ogóle arystokratyczne małżeństwa były porozumieniem rodzin, tak? To nie miało nic wspólnego z uczuciem. W związku z czym rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu krajach tych dynastycznych, no to te dwie strony dawały sobie ogromnie dużo wolności. Naprawdę mam wrażenie, że często więcej niż dzisiaj, no ale bo też inaczej w te małżeństwa wchodzili. To było po obu stronach, i po stronie Izabeli, i po stronie jej męża, który również nie należał do osób wiernych. No ona pewnie była ponadprzeciętna w tej materii, ale też trzeba powiedzieć, że to jednak właśnie jej rodzina, te objęcia tego ambasadora Repnina ją w zupełnie nie erotycznych, tylko politycznych celach wsadziła, więc to często były i potem wykorzystywano tego Repnina bardzo mocno. Tak, potem ratował ich majątek. Potem ratował ich majątek, potem ratował ich ich synów, tak? Także znaczy tego swojego i tego nieswojego też. Także to są, jak nam się wydaje, że tamte czasy to były czasy pruderyjne, bo dawne czasy były pruderyjne, to myślimy oczywiście przez pryzmat lat pewnie połowy XIX wieku, tak? Ale... Albo lat wcześniejszych, powiedzmy, takich późnego średniowiecza. Tak, no. Tak. A ten czas był naprawdę bardzo taki wyrozumiały dla tego typu zachowań. Tak, ale i ten mąż, który uznaje... Ten mąż nie uznał tylko jednej tej cesi. Nie uznał, a wszystkie pozostałe dzieci uznał. Nie uznał tylko tej cesi, dlatego że oni wtedy się przez półtora roku nie widzieli w ogóle, więc jakby trudno byłoby, żeby uznał, tak? Ale to niezwykła historia. To taka z tych historii rzeczywiście bardzo zapada w pamięci. Zwłaszcza, że ona później... Stała się matką Polką. Tak, zaczęła prowadzić zupełnie inne życie. Tak. Ona w ogóle takich kilka miała takich kostiumów w swoim życiu. Ale jak mówię, bo to były dzieci, które... Ona była dzieckiem pewnie bardzo wrażliwym, znaczy na pewno była bardzo wrażliwą osobą i tak dalej. Wymogi im stawiane i jakieś takie sytuacje, które doświadczali w życiu, były takie, że no bez tych kostiumów chyba to nie bardzo się dało przeżyć. Miałem też poczucie, czytając tę książkę, to trochę bardziej refleksja niż pytanie, ale ciekaw jestem, czy je podzielasz, że to byli ludzie, których życia były tak wypełnione wydarzeniami, znaczy jak sobie pomyślałem o swoim, naszym życiu, które, że pracujemy często przez lata w tych samych firmach, korporacjach, robimy przez lata to samo, a ich życia, oczywiście nie wszystkich, tak, no bo często to byli państwo na włościach, którzy po prostu zarządzali majątkiem, ale życia wielu z nich to były życia, którymi dałoby się obdzielić kilka, a nawet kilkanaście postaci, bo ich zmienność, takie kolejne slajdy czy w tym życiu, czy takie obroty, jak się nazywa to tam, gdzie się zmieniają obrazki. Kalejdoskop, tak, no tak, i slajdy i kalejdoskop, to ich życie jak w kalejdoskopie się zmieniało. Ale to tylko niektórych, tak, znaczy 99,9 naprawdę żyli bardzo powoli, tak? Natomiast tak, niektórych się zmieniało, ale to nie wiem, czy czytałeś ostatnią powieść Twardocha, Pokorę? Czytam, tak. No jestem więc w trakcie, widzisz, słucham, no masz tak. Człowieka ze Śląska, chłopca, no powieść, ale... gdzie nagle wszystkie wydarzenia tego świata kumulują się w ich życiu. Było kilka postaci w tej książce, jest kilka postaci, w których życiu skumulowały się wszystkie wydarzenia tego świata. Na pewno taką postacią jest na przykład właśnie żona Adama Jerzego Czartoryskiego, a na pewno takimi postaciami są obie Izabele, czyli ta z Łańcuta i ta z Puław. Wszystko, co najważniejsze w historii Europy tego czasu, kumuluje się
No tak, rzeczywiście ten... w ich życiu, tak? Znaczy nie to, że one są obserwatorami dalekimi tych wydarzeń. Nie, one są w centrum najważniejszych wydarzeń historii Europy. No tak, bo to jest bardzo szczególny czas, bo to jest czas i Sejmu Czteroletniego, i upadku Rzeczpospolitej, i rewolucji francuskiej. Jedna z nich tę rewolucję obserwuje z bliska, ucieka czy emigruje. Rozumiem, że nie była to jakaś bardzo paniczna ucieczka, ale potem czasy napoleońskie, część z nich jest związana z Dworem Wiedeńskim, a potem z Księstwem Warszawskim, a później znowu 1815 rok, Kongres Wiedeński, znowu zmiana sytuacji, a potem 1831 powstanie listopadowe. No to Adam Jerzy zwłaszcza, jego życie się zmienia o 180 stopni z pewnego punktu widzenia, ale rzeczywiście miałem to poczucie, że Boże, jakie nasze życie jest często szare i zwykłe. Nie powiem, że smutne, bo często te ich życia nie, były też potwornie, jest ono szczęśliwe. Tak, potwornie smutne i usiane tragediami, śmierciami bliskich, dzieci, żon, tego jest dużo, ale wypełnione czasami po brzegi. Tym bardziej frapujące ale te opisy. Ale oni działali, tak? Znaczy, tak? To też jest tak, że oni po prostu byli w centrum wydarzeń, bo byli arystokratyczną rodziną, ale nie wszystkie arystokratyczne rodziny były w centrum wydarzeń. To byli ludzie, którzy po prostu strasznie dużo też robili, więc jakby sami sobie pisali ten los bycia w centrum wydarzeń. Później też mieli ten etos służby publicznej, jak dochodzimy do XIX, przełomu XIX, XX wieku, posłowali do parlamentów, tak, mieli taki w sobie zakodowane to, że trzeba też służyć publicznie, a nie tylko służyć swojemu majątkowi. Kolejne pytanie, Jarek Churyń, dlaczego w Polsce nie ma pomnika któregokolwiek z Czartoryskich? Nie dam sobie głowy uciąć, że nie ma żadnego. Tak, ja widziałam parę tablic, na przykład biskupa Floriana tablicę, tak, parę tablic, ale w Polsce w ogóle jest bardzo mało pomników, ani królów nie ma, jak sobie popatrzymy na to. Można ich policzyć pewnie na palcach dwóch rąk, wszystkie pomniki królów w Polsce. Jak myślę o Warszawie, Zygmunt III Waza Kolumna, tak, Jan III Sobieski na Agrykoli. Tak, i naprawdę ich nie ma. Nie ma rodzin arystokratycznych również i nie ma również Czartoryskich. Dlaczego? Dlatego, że ich nie zbudowano wtedy, kiedy żyli, a potem już nigdy nikt ich nie budował. Tak, PRL-u ich z oczywistych względów nie budowano. Nawet nie było co rozbijać. Tak. Moim zdaniem nie było nawet co rozbijać. I one po prostu nigdy nie powstały. I nie dotyczy to tylko Czartoryskich, tylko dotyczy to w ogóle rodzin arystokratycznych. I jak mówię, również rodzin panujących, znaczy monarchów polskich. Rzeczywiście, tak, te pomniki, pomników. A komu byś wystawiła pomnik? No, Adamowi Jerzemu Adam jednak Jerzemu, bym postawiła. Tak, tak. No, postawiłabym oczywiście Izabeli z Morsztynów. Postawiłabym chyba jednak Władysławowi Czartoryskiemu. Taki koło Muzeum Czartoryskich bym mu postawiła, bo jednak to jest... wielka rzecz, że tą kolekcję, mówiąc brzydko, po dzisiejszemu dowiózł do Polski i tam ona została. Zastanawiałabym się nad całą trójką tych takich opisanych w historii twórców familii, czyli Fryderyk August i Konstancja, czyli matka króla Stanisława Augusta. Im taki we trójkę bym... Może też taki pomnik postawiła jednak. Tak, ale polityka pomnikowa w Polsce to nie, w ogóle, nie, w ogóle jest bardzo ciekawa dziwna, rzecz. Bardzo tak. Dziwna, tak. Znaczy jest mnóstwo pomników tablic. Teraz Piłsudskiego, Jana Pawła II, ale właściwie w Warszawie się pojawiają pomniki polityków międzywojnia, ale głównie dlatego, że brali udział w odzyskiwaniu niepodległości, tak czyli Korfanty, Mowski, Piłsudskiego kilka, Witos jest też od lat 80. Ale rzeczywiście... też pamiętaj, że wiesz, oni poumierali, potem były zabory, więc też nikt nie stawiał w czasach zaborów, nie bardzo można było, tak? To... A poza tym miast nie było, więc gdzie stawiać te pomniki? Zrodziło się też we mnie pytanie takie, bo rodziny arystokratyczne w dziejach Polski odegrały rolę bardzo istotną. Parę było takich momentów, jak Sejm Czteroletni, że wręcz absolutnie kluczową. Powiedz, czy na tle tych największych rodów arystokratycznych
Czartoryscy twoim zdaniem czymś się wyróżniają? Czy ich rola historyczna w historii Polski jest szczególna, czy powiedzmy umieściłabyś ją obok tych kilku największych innych rodów na tej samej półce, czy tak samo oświetlając te dzieje rodu Czartoryskich? Nie, no jest szczególna w dwóch zakresach. Po pierwsze jest szczególna politycznie, ponieważ to oni stworzyli familię, czyli oni stworzyli największy obóz reformatorski końca Rzeczpospolitej. Można się zgadzać, nie zgadzać, dyskutować. To była zupełnie nowa jakość w polskiej polityce. I jest zupełnie wyjątkowa na płaszczyźnie kultury. Na pewno są również inne rodziny bardzo zasłużone, nie wiem, są działyńscy, są solińscy, natomiast rola Czartoryskich, kulturowa rola Czartoryskich jest po prostu, znaczy ja powiem, oczywiście największa, ponieważ i szkoła kadetów, którą on założył Czartoryski i w ogóle polska szkoła po polsku, z językiem polskim, to jest Adam Kazimierz Czartoryski, a potem masz największe muzea, czyli właśnie Puławy, teraz i kolekcja Czartoryskich, i kolekcja Czartoryskich słynna, i masz Gołuchów, i masz dziesiątki rzeczy, i masz Marcelinę i całą twórczość Chopina, no zdecydowanie. Ale umiesz jakoś to, znaczy nie tyle uzasadnić, co powiedzieć, dlaczego właśnie Czartoryscy... Bo jeden zaczął. Wzorzec rodzinny się taki ukształtował. Tak. Znaczy ja uważam, że w rodzinach generalnie kształtuje się wzorzec. I nie wiem, jak sobie pomyślisz o rodzinach swoich znajomych, różne są oczywiście tam przyzwoici ludzie i nieprzyzwoici ludzie i tacy i owacy. Natomiast gdzieś silne rodziny, które mają tradycje, one mają pewien wzorzec. I w tym przypadku to była ta rola kulturotwórcza. No tak, rzeczywiście wzorce są. Tutaj naturalnym wzorcem oczywiście... Masz rodziny lekarskie wielkie, tak. Masz rodziny, nie wiem, adwokackie. Tutaj to była oczywiście rodzina arystokratyczna, gdzie ta sfera kultury zawsze była w centrum zainteresowań. A powiedz, bo to już, no, jak powiedzieliśmy, cezurą dla tej książki jest 45 rok, ale zapewne śledziłaś więc takie postscriptum do tej książki. Jakie były powojenne losy Czartoryskich? Wiesz, ta starsza linia, czyli Adama Jerzego, to właściwie jej w Polsce nie ma. Bo wyemigrowała? Bo właściwie wszyscy gdzieś po wojnie, większość absolutna jest poza granicami Polski. Młodsza linia, czyli ta linia Konstantego, a potem właśnie ci wszyscy Pyłkińczycy, ale nie tylko, są w Polsce, mieszkają w Polsce również, nie tylko oczywiście, bo są również osoby, które są na emigracji, ale tak, Czartoryscy są w Polsce i pracują i mieszkają. A bardzo wojna i potem PRL ich dotknęły? Bardzo, bardzo, tak jak wszystkie rodziny arystokratyczne. Mhm. Znaczy wojna i PRL i rodzina arystokratyczna, oczywiście można powiedzieć, że dotknęło wszystkich, tak? Tak, dotknęło wszystko. Ja troszeczkę o tym piszę w ostatnim rozdziale, właśnie pisząc o dwójce zakonników, znaczy ona i on, rodzeństwo. Ona pisała do ojca list, w którym, nie do ojca, skoro no, opowiada jednej osobie, że ona zamknięta wizytka, zamknięta za klauzulą i tak dalej, która się wyzbyła wszystkiego, no jak to zakonnica klauzurowa. Tak strasznie bała się powojennego spotkania z rodziną, bo bała się, jak oni to wszystko przeżyli, tak? Teraz jak się spotkają. I potem wspomina komuś, że to było dla niej tak nieprawdopodobne, że oni to wszystko jakoś przeżyli, tak? Znieśli, przeżyli i tak dalej. Komunizm przeorał te rodziny. Ja wiem, że one były uprzywilejowane, ja wiem, że to wszystko, ale przeorał je rzeczywiście w sposób dramatyczny i na pewno tą rodzinę też, ale na pewno nie więcej lub nie mniej niż wszystkie inne rodziny arystokratyczne w Polsce. No tak, tak. No, ale to oczywiście poza utratą majątków to były też... Też trzeba powiedzieć, że na przykład nikt z Czartoryskich, ja przynajmniej o tym nie wiem, a trochę czytałam, nikt z Czartoryskich na przykład nie poszedł na współpracę z reżimem po wojnie, tak? Nie było takich spektakularnych czerwonych książąt, tak?
Nie, nie. A żyli oczywiście w straszliwej nędzy i w strasznych kłopotach. Myślę, że powoli będziemy... Ja tak myślę. Tak, zbliżali się do końca. To jeszcze będę dziękować. No to czas na ciebie w takim razie. Ostatnie słowo, Zofia Wojtkowska. Ja będę dziękować oczywiście wydawcy mojemu, czyli Wiesławowi Uchańskiemu, bo pewnie jak przyszłam z tym pomysłem, to złapał się za głowę, ale Wiesław czasem się łapie za głowę, a potem się godzi, bo jest człowiekiem wielkiego serca i wielkiego rozumu oczywiście. No ale też chciałam bardzo podziękować właśnie kilku przedstawicielom tej rodziny Czartoryskich, czyli Barbarze Czartoryskiej, szefowej i takiemu związku rodzinnego i takiemu strażnikowi pamięci rodzinnej, która z ogromną delikatnością właśnie, choć wiem, że w wielu, bardzo wielu rzeczach się nie zgadzała ze mną, z ogromną delikatnością podeszła do tej mojej twórczości. Maciejowi Radziwiłłowi, choć Radziwiłł to też Czartoryski, za też takie zaufanie ze strony fundacji, która współpracowała przy tej książce. No i oczywiście Justynie Piaseckiej, która się napracowała nad tą książką ogromnie. Wiem, ile to cię, Justyna, kosztowało, więc dziękuję ci bardzo i nie omieszkam wykorzystać następnym razem. A ja dziękuję, Zosi, za napisanie tej książki. Dziękuję ci, że zaprosiłaś mnie i poprosiłaś o prowadzenie tego spotkania. Oczywiście po pierwszej twojej książce już z większą pewnością sięgnąłem po tę książkę, bo wiedziałem, że jak piszesz i że piszesz dobrze i że to będzie przyjemność. Ale mówiąc szczerze, Raczyński był dla mnie oczywisty, że przeczytam go z ogromną przyjemnością, bo to są moje czasy i czasy historycznie mi najbliższe, jeśli chodzi o moje zainteresowania historyczne. Tutaj się trochę bałem, bo te historie, zwłaszcza XVII-XVIII-wieczne, zwłaszcza ten XVIII wiek jest dla mnie jakoś trudny, ale to się czyta po prostu tak miło, tak dobrze, tak ciekawie, tak frapująco, tak właśnie te postaci człowiekowi jakoś w głowie się materializują z tymi niezwykłymi ich życiorysami. Pamiętam ich imiona, co nie jest w wieku lat 50 tak nieproste, a zwłaszcza, że te imiona się powtarzają często i rzeczywiście to też nie ułatwia, pewnie nie ułatwiało ci przedzierania się, bo pewnie zdarzały się sytuacje, że nie wiedziałaś, o którym Konstantym, Michale, Adamie, czy o której Izabeli. Ale świetna książka, bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość i wysłuchanie naszego spotkania, autorce i organizatorom spotkania również serdecznie, realizatorom dźwięku i obrazu takoż. I dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Ja i przy następnej książce, tak, mam etat u Zosi. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.